Witamy Państwa bardzo serdecznie. Udało nam się dotrzeć do kamieniołomu w Sowich Dołach. Tutaj właśnie, niedaleko tego pięknego kamieniołomu, znajduje się sztolnia, w której odnaleziono zwłoki, a właściwie kości już, szkielety więźniów, którzy budowali tutaj podziemne sztolnie. Niestety okazało się, że sztolnia nie znajduje się w Sowich Dołach, choćby dlatego, że nie ma takiej miejscowości, ale znaleźliśmy ten kamieniołom. Właśnie w nim jesteśmy. Nawet widzimy, że jakaś grupa rowerzystów się pokusiła tu dojechać na własną rękę. My z kolei rowery zostawiliśmy trochę wcześniej, ale i tak uważamy, że jest bardzo ładnie. Nawet mimo, że tutaj weszliśmy pieszo. Prawda? A tobie jak się podoba, Basiu? Przecudownie, przepięknie. No najbardziej ci się podoba to, że do hotelu mamy już z górki, nie? Tak, jak no ty właśnie. Mnie dobrze znasz. No przejdziemy się tutaj kawałek, może zobaczymy, może pokażemy Państwu ten kamieniołom z bliska, ponieważ w tym serialu właśnie do tego właśnie kamieniołomu zostały spuszczone, zrzucone z wywrotki te wszystkie kości, które tutaj były. Wprawdzie w rzeczywistości pewnie tak nie było, ale jak Państwo widzą, woda jest całkiem ładna, ma taki ładny kolor, jak to jest kamieniołom i pewnie jest to bardzo głęboko. To jest zejście, którym zamierzamy dostać się na dół. Weszliśmy tutaj innym wejściem, ale ponieważ nie chcieliśmy schodzić tam, gdzie wchodziliśmy, zdecydowaliśmy się zejść tutaj. Zejście nie wygląda tragicznie. Teraz to Państwu pokażemy. Zaraz to zobaczymy. Jak Maciuś schodzi. Ja schodzę pierwszy, a Basia nagrywa, więc oby się udało, a jak się nie uda, to żeby chociaż dobry film z tego wyszedł. Pa, pa. Proszę Państwa, jeżeli byśmy się nie zobaczyli, to chciałbym Państwu bardzo podziękować za te wszystkie wyświetlenia, za te lajki, za subskrypcje. I no, mamy nadzieję, że jeszcze będziecie długi czas nasze filmy oglądać, nawet jak nas, a przynajmniej mnie, już tutaj z Wami nie będzie. Za te wszystkie lata razem. Wszystkie lata razem. Schodzę. Maciuś się tamtędy, ja zejdę sobie tędy. Teraz, proszę Państwa, wędrujemy dalej po kamieniołomie, aby odnaleźć wejście do tajemniczej sztolni, którą wysadzono tutaj, i tam odnaleziono właśnie te kości. Jest to związana pewna też nieprzyjemna sytuacja, ponieważ burmistrz Sowich Dołów udał się tutaj właśnie do tej sztolni. No i w czasie, jak on tam był, nastąpiło obsunięcie materiału skalnego i niestety stał się sparaliżowany. Bardzo przykra wiadomość. Plażek, grecki, miejsce. Woda chłodna, przyjemna, mamy plus. Nie? Uważaj na kości. Jak Państwo widzą, nie widać kości. Nie wiemy, może w tym serialu oszukali, może nie wrzucili tylko kości. Co myślicie? Dodajcie komentarz. Niestety nie udało nam się znaleźć wejścia do sztolni z serialu. Podejrzewamy, że jest gdzieś tam, ale trochę nas czas goni i nam się za bardzo tutaj nie chce penetrować całego tego kamieniołomu, więc musimy odpuścić. Ale na pewno gdzieś ta sztolnia jest. Zastanawia nas, ile ludzi przychodzi w to miejsce. Parę osób spotkaliśmy, a widzimy, że nadchodzą nowe. Tutaj właśnie przed nami. Musi to być lokalna atrakcja turystyczna. A tymczasem nad tym kamieniołomem ktoś buduje dom z drewna, a tu obok jest tartak. To jest bardzo ciekawe miejsce na taki dom. Może ktoś chce mieć widok na kamieniołom. Jakiś freak mojego pokroju. Może przenośny. I jak tam, Basiu, zadowolona z wycieczki na kamieniołom? Ekstra było. Ekstra. Warto było tu przyjść. Warto, nie? Fajne miejsce, ciekawe.
dużo ludzi tu przychodzi. Musi to być bardzo interesujący punkt na mapie gminy Nowa Ruda. Olie, to jest Nowa Ruda już. Albo Walim? No. Sprawdzimy potem. A już było tak niebezpiecznie i groźnie. Gdzie? Tutaj niby się wydawało, że będziemy wchodzić, robić coś nielegalnie. A tutaj, jak widzisz... Sami swoi. Punkt zbiórki młodzieży. Dokładnie. A tu, proszę Państwa, w okolicach kamieniołomu ktoś się wybudował. Ma jeden taki trochę starszy dom, jeden trochę nowszy. I też nas zastanawia. No ale pewnie ten ktoś tu mieszka od dawna. Może to jakiś zarządca kamieniołomu? Albo jego właściciel? Kto wie, co to jest i czyje? Samochody zaparkowane przed szlabanem. Jak przyszliśmy, to ich tutaj nie było. A my idziemy trochę. Trochę w dół musimy iść, bo rowery zostawiliśmy na dole. Nie chciało nam się nimi podjeżdżać i chyba dobrze zrobiliśmy, bo byśmy się zmęczyli niepotrzebnie. A tak stoją sobie bezpiecznie zapięte do znaku i jeszcze stoją, to się i czekają, aż wrócimy.